Cześć, witam Was wszystkich. Dzisiaj, słuchajcie, taka nietypowa sprawa i apel do wszystkich, y, y, dobrego serca, którzy by chcieli wesprzeć Maćka. Y, Maćka, y, mojego kolegi, y, przyjaciel, y, dokładnie Darka, może kojarzycie, prowadzi też kalon na YouTube. Dariusz ID o pilarkach y, różnych, y, o specyfikacji pilarek, y, budowie i tak dalej, wyjaśnia, objaśnia tam. Bardzo fajny, ciekawy kanał Darga. No i tam jego, ten przyjaciel Maciek. Niestety tragedia się stała. Spalił mu się warsztat, dobytek, samochód. Inny inwentarz też, który tam miał. I taki apel gorący do Was, jeśli byście mieli coś zbędnego w domu, coś, co Wam się powiela. Nie musi być to nowe, mogą być używane, żeby chłopak ten warsztat swój tam odbudował. Wiecie, on miał pilarki, jest drwalem. Popaliło mu się to wszystko tam. Na kanale Darka są filmy na ten temat, więc możecie sobie zobaczyć. Gdybyście chcieli, będę miał tam w linku, w opisie podlinkowany Darka kanał i tam możecie wejść sobie i popatrzeć na te filmy. Tam Darek pokazał w ostatnim filmie chyba nawet skalę zniszczeń, więc staram się też pomóc mu na ile mogę Maćkowi, bo wiem co to znaczy stracić po prostu cokolwiek, nie? Więc gdybyście mieli takie ochocze serce, to zapraszam, poniżej macie link. Do Darka i będziecie mieli mojego maila. Gdybyście chcieli nawiązać jakiś kontakt, czy coś, to mojego maila i maila Darka, i maila Maćka tam podeślę, żebyście mogli cokolwiek napisać, czy gdybyście mieli jakieś zbędne rzeczy, lub nawet wesprzeć jakimś nowym narzędziem, czy czymkolwiek. Wiecie, co to potrzebne jest po spaleniu takiego warsztatu. Bardzo będę Wam też wdzięczny jako swoim widzom, ale też ogólnie wszystkim, którzy, którzy mają dobre serce. No, pokażę Wam tutaj, co tutaj dzisiaj na początek. Mu tutaj wysyłam taki zestaw kluczy. Prostownik, taki 12-24, bo on ma ciągnik, przecież tam spawarkę, bez której na gospodarstwie nie ma, nie ma racji bytu. Smarownice razem ze smarem, kable rozruchowe. Kliny do obalania, zestaw klinów takich, klucze, te takie, wiecie, torksy, splajny, zestaw szybokręcików, tam taki zestaw kołków z wkrętami, żeby coś tam można było przykotwić, zakotwić, taki wiadereczko z gwózkami zestawy nakrętek, podkładek i nitów, wkręty też kolejne czarne, tutaj wietelskie wkręty ciesielskie do ład, no i też czarne takie daję mu. Zszywacz pneumatyczny, taki, żeby można było też nim podziałać zamiast gwoździami. Lutownica wiadomo też jest niezbędna na warsztacie do lutowania różnych kabli, nie kabli, przewodów. Wiadomo, no, przybica też słuchajcie, dzielę się tym, co mam, co mam za dużo, i też no, niektóre nowe są rzeczy, no, żeby chłopaka wesprzeć, i też właśnie gorący apel do Was, gdybyście mieli cokolwiek, to dajcie znać w opisie, jest mail, będziemy się kontaktować jakoś wspólnymi siłami, żeby chłopak stanął na nogi, bo warto wspierać takie osoby, które właśnie Przejawiają też y, dobroć, y, zrozumienie dla innych. A widzicie sami na kanale Darka. Jaki to fajny, sympatyczny chłopak jest. No, y, pracowity bardzo też można powiedzieć. To co? Tyle kwestii tego. Y, życzę Wam dużo zdrowia, y, najlepszego tego, co dobre. No, y, Pozdrawiam Was gorąco. Cześć. Hej.